Siemaneczko, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie z cyklu Wiedźmin, Pogromca Potworów. W dniu dzisiejszym pomyślałem, że zrobię rozpiskę odnośnie tego, ile trzeba pokonać potworów, aby zapełnić sobie pełen bestiariusz. Oczywiście licząc, że ubijemy minimalną ilość potworów, bo maksymalna jest na pewno nieograniczona. A ile wynosi ilość minimalna? Mnie ciekawi to pytanie, a więc zaczynajmy. Jeśli chodzi o potwory pospolite, na pierwszy poziom trzeba ubić 3 potwory, na drugi poziom trzeba ubić 50 potworów, a na trzeci poziom trzeba ubić tych potworów 150. I wychodzi na to, że aby zapełnić bestiariusz potwora pospolitego, trzeba go zabić 203 razy. Czyli 203 zabicia potworów, a jest ich łącznie 61, daje nam to wynik 12383 potwory, aby zapełnić potwory pospolite. Przyznam, że jest to niemała ilość, ze względu na to, że tu takie utopce albo kikimory ciężko znaleźć, nie wspominając o takich morszynkach, które naprawdę moim zdaniem pojawiają się bardzo spontanicznie. Jeśli chodzi o potwory rzadkie, aby zdobyć pierwszy poziom, trzeba ubić 2 potwory. Aby zdobyć drugi poziom, trzeba ubić potem 10 potworów. Aby zdobyć trzeci poziom, trzeba ich ubić następnie 30. Co daje nam łączny wynik, że są to 42 potwory na zapełnienie jednej karty z bestiariusza potworów rzadkich. Czyli 42 zabicia potworów przez 41, bo tyle ich jest w bestiariuszu rzadkim, daje nam łączny wynik 1722. Trzeba przyznać, że to jest już o wiele mniej niż przy potworach pospolitych, jednak w dalszym ciągu jest to bardzo duża ilość, a jak wiemy, występuje tutaj też likantrop, który jest tylko w trakcie pełni, więc to nieco utrudnia zadanie. Jeśli chodzi o potwory legendarne, to aby zdobyć pierwszy poziom, trzeba ubić jednego potwora. Aby zdobyć drugi poziom, trzeba ubić następnie 2 potwory. A aby zdobyć poziom trzeci, trzeba następnie ubić ich 6. Więc aby zapełnić kartę potwora legendarnego, trzeba go ubić 9 razy. Czyli 9 pomnożyć przez 26 potworów legendarnych, daje nam to wynik 234. No i przyznam, że ta ilość jest już bardzo mała ze względu na to chociażby, że był ostatnio event, gdzie można było wbijać te potwory w hurtowych ilościach, co moim zdaniem było trochę bez sensu, bo jak widzimy, jest ich tutaj 234, a przy takich pospolitych jest to 12383, co w tamtym okresie były wręcz na równi ze sobą. A więc może małe podsumowanie, bo aby zapełnić cały bestiariusz, trzeba ubić 12383 potwory pospolite, 1722 potwory rzadkie i 234 potwory legendarne, co daje nam łączny wynik 14339 potworów. Ale jeszcze może mała forma o ciekawostki, ile trzeba spędzić czasu, aby je ubić. Licząc, że na każdego z tych potworów spędzimy 1 minutę, udaje nam to prawie 239 godzin ubijania tych potworów. A jeśli to przeliczymy na dni, no to wychodzi nam, że jest to prawie 10 dni siedzenia 24 godziny na dobę i ubijania tych oto potworów. Przyznam, że jest to ilość masakryczna, jest to ogromna ilość i jak widać trzeba spędzić sporo czasu w tą grę, aby zdobyć cały bestiariusz. I moim zdaniem tutaj właśnie najtrudniej zdobyć potwory pospolite, bo aby ubić 12500 potworów trzeba spędzić niemało czasu. Co prawda występuje ich od groma, ale bardzo, bardzo często się powtarzają. Jakby chociażby u mnie skrzat, którego ubiłem już 500 razy ponad, a niestety wiele ich omija. No cóż, to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeśli się podobał, to zostaw łapeczkę i subika, jakiś znak po sobie. Będzie mi to bardzo motywować, aby dalej prowadzić kanał, aby znajdować takie smaczki i ciekawostki. Także dzięki wielkie, siemaneczko i do zobaczenia. Cześć!